Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa kujawsko-pomorskiego, a konkretnie do ekologicznego gospodarstwa rodziny Jareckich. Ekologia całkowicie zmieniła ich życie. Na rytm slow i zieloną nutę. Wszystko zaczęło się jednak od przeprowadzki na wieś. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? Historia. No to rzeczywiście historia, bo ona ma już dobre 20 lat. Tak naprawdę oboje jesteśmy z miasta. Pracowaliśmy w mieście, mieszkaliśmy w mieście. Byliśmy typowymi mieszczuchami. Kluby, powroty z pracy do domu, w bloku, zupełnie tradycyjnie. Pracowaliśmy na zewnątrz, potem przez moment jakoś tam próbowaliśmy wspólnie prowadzić agencję reklamową. Właściwie Piotr się mocniej tym zajmował. Ja gdzieś pracowałam normalnie na etacie. No i jak to pewnie w wielu takich historiach, pierwsze dziecko zmieniło wszystko. Nie tylko światopogląd, nie tylko spojrzenie na świat, ale też podejście do samego siebie i do drugiego człowieka. No więc Amelia urodziła się z alergiami. Jednocześnie zaczęliśmy poszukiwać takiego miejsca, w którym za kilka lat mogłaby się bezpiecznie bawić. Pod blokiem na chodniku to nie było nasze wymarzone miejsce do naszego ukochanego dziecka, pierwszego i później kolejnych. Zaczęliśmy szukać takiego miejsca po prostu na początku na odpoczynek. Po czym okazało się, że znaleźliśmy tak naprawdę kilka kilometrów tuż pod miastem takie urocze siedlisko, bardzo stare i to było widać i to nas zauroczyło. Ja się zakochałam w tych drzewach. Tutaj mamy taki starodrzew, który nie może nie urzekać. No i taki był początek. Przenieśliśmy się tutaj, na początku jeszcze cały czas pracując gdzieś tam na zewnątrz. No i również najstarsza córka sprawiła, że pomyśleliśmy o tym, co je i co my jemy. I tak się pewnie pojawiły kozy w waszym życiu. Tak się pojawiła pierwsza koza, dokładnie. Myślałaś kiedyś, że zaznasz takiego szczęścia właśnie mieszkając na wsi? Nie, absolutnie byłam totalnie przeciwna. Na przeciwna byłaś? Przeciwna. Ja byłam przeciwna. Uznałam, że wszystko, czego potrzebujemy dla siebie i dla naszych dzieci, jesteśmy w stanie zdobyć gdzieś na zewnątrz. Naprawdę nie musimy tego sami wytwarzać. Jesteśmy oboje tu w gospodarstwie i ono od początku do końca wypełnia nasz dzień, tydzień, miesiąc i kolejne lata. Ale czujesz się tu szczęśliwa? Absolutnie tak. Przeprowadzka na wieś połączyła się u Jareckich z ekologiczną uprawą owoców. Mamy taki mały, przydomowy sad, który mi się zawsze marzył. Jeszcze nie wiem, czy w dzieciństwie, czy w młodym wieku. Udało się nam rzeczywiście kupić dom, który wokół ma dużo starodrzewa, który przez cały czas nam rodzi owoce. I te owoce mamy certyfikowane, ekologiczne. Z owoców mamy grusze, mamy bardzo dużo śliw, mamy jabłonie, są jakieś pojedyncze drzewa morelowe. No, w naszym regionie, gdzie mieszkamy bliziutko Strzelec Dolnych, które słyną ze śliwek, oczywiście najbardziej cenne są śliwki. Certyfikat ekologiczny przy owocach jest bardzo istotny. Mamy pewność, że mamy styczność z owocem, który dla nas stanowi, nie wiem, źródło witamin i minerałów, które są dla nas bardzo cenne, a nie stanowi dla nas źródła pestycydów, herbicydów i innych rzeczy. Polscy konsumenci zainteresowani żywnością ekologiczną coraz częściej poszukują produktów przemysłu mleczarskiego, ale w wersji ekologicznej. Mieliśmy okazję podpatrzeć, jak wygląda u Jareckich proces tworzenia serów. Powstają tutaj z zakupionego z innego gospodarstwa mleka ekologicznego. Pamiętasz wasz pierwszy ser? Pamiętam, ale szczerze mówiąc chyba nie chciałbym go pamiętać, bo te początki były bardzo trudne. Serowarem nie jest być łatwo. Choć wydaje mi się, że serem być jest cudownie. Zawsze wszystkim mówię, że chciałabym być takim serem przekładana z boczku na boczek. Chociaż rzeczywiście byłabym potem zjedzona, ale... Głaskana i pielęgnowana do tego jeszcze, bo to jest jeszcze rzecz, o której nie wspomniałaś, a to tak wygląda, że sery w dojrzewalni nie leżą cały czas, tylko one są cały czas pielęgnowane. To jest też między innymi ta rzecz, za którą się płaci przy długo dojrzewających serach, że tak naprawdę
co kilka dni ktoś musi pójść, ten ser przewrócić, wypielęgnować go, jeśli trzeba to obmyć. To jest naprawdę trudna praca. A co jest najpiękniejszego w byciu serowarem? Co najbardziej kochasz? Wyzwania. To, że nie wiem, powstaje nowy pomysł na nowy ser i potem droga dochodzenia do tego, żeby on stawał się coraz lepszy. Przyznaj, kto komponuje smaki serów? Los. Los komponuje smaki serów. To jest tak, że rzeczywiście gdzieś los i rynek trochę też, jednak trzeba to przyznać, bo bywa tak, że to rynek wymusza na nas jakieś czy dodatki do serów. Ludzie po prostu przychodzą, pytają, oczekują czegoś. No wiadomo, że nie jesteśmy głusi na to. Na pewno chcą, żeby produkty były robione w sposób tradycyjny, to znaczy taki, w który nie ma tych takich naleciałości przemysłowych, żeby oni tego po prostu, żeby widzieli różnicę między serem zagrodowym, a serem, który kupują w sklepie. I jeśli to dostają, a jeśli jednocześnie nas znają przy tym, czyli wiemy, jaki mamy stosunek do tego, jaki mamy stosunek do klienta, to oni wtedy tym chętniej ten produkt kupują. Produkcja ekologiczna jest najbardziej przyjazną środowisku metodą produkcji rolnej. Tym samym kupując produkt ekologiczny nabywa się nie tylko produkt o wysokiej jakości, ale też wspiera zachowanie walorów otaczającego nas środowiska naturalnego, jak i wysokie standardy utrzymania zwierząt.